Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i dzisiaj znajdujemy się na Case Dropie, gdzie widzowie z moim kodzikiem macie 15% wpłaty, więc wszystkich serdecznie zapraszam, ponieważ cały czas trwa konkursik na Digielka Print Streama za 250 zł, więc wbijajcie, wystarczy wpłacić złotóweczkę z moim kodem, no i takiego Digielka możecie zgarnąć. Oczywiście im więcej wpłacicie, tym większy procent szans na zgarnięcie, ale przed tym, jak zaczniemy otwierać nowe skrzyneczki, bo nowe takowe się pojawiły, do wygrania macie takiego skina, standardowo łapeczka w górę, subik, komentarz oraz pierwszy link w opisie, jeśli chcecie go wygrać, a my bez przedłużania zaczynamy od skrzyneczki najtańszej, skrzyneczka warta 3,30, taniutka skrzynka, nie będziemy się nad nią spuszczać i przejdziemy do kolejnych, zrobimy sobie oczywiście test tej skrzynki w kolejnych, a tutaj w ogóle oddało 70 zł. Ze skrzynki za 16,50, w ogóle patrzcie to. 55 zł, a Blue Laminat ze skrzynki za 3 zł. No takie skrzyneczki, to ja naprawdę rozumiem. No to otwórzmy sobie jeszcze 5. To jest w ogóle chyba skrzynka na małym procencie. Zaraz sobie to obczajmy, jakie tu są procenty. Ogólnie fajne skiny z tej skrzynki dropią, bo tutaj znowu jesteśmy na plus. Dobra, tą skrzynkę sobie zostawmy w takim razie na następny odcinek, bo czuję, że ona może być zbugowana. Lecimy dalej do skrzyneczki Leaf, razy 5,66 zł. No i mamy tutaj sporo fajnych itemów. Które fajnie by w moim ekwipunku wyglądały. Jest Aka Jaguar za 185 zł, czyli 200 wyłącznie. A płacimy 63 ziko. Co tutaj się dzieje z tych skrzyneczek? No powiem wam widzowie, że jest to trochę dziwne. Jest to trochę... Co tu się dzieje? 352 zł, bo ten kałaszek pointy za rave statraku. Nie, dobra. Jak macie pieniążki, wpłacajcie z kodzikiem Esteban. Tak jak widzicie, kod Esteban jest najlepszy w Polsce. Za 66 zł, za 132 zł wyjąłem 400 prawie, więc ja naprawdę narzekać nie będę i znowu lecą dobre skiny. I to znowu jest profit. O co tu? Dobra, te skrzynki zostawiamy na osobny test i lecimy z kolejną nową ambush. Widzowie, póki te skrzyneczki tak oddają, otwierajcie je, bo to może być jakiś bóg strony i możecie na tym bardzo dużo zarobić. A tutaj zarabiamy czy nie zarabiamy? Mamy, oj, tutaj niestety straciliśmy bardzo dużo, ale tragedii nie ma, i tutaj zobaczymy, jak będzie, 62 zł, no tutaj średnio, ale... Okej, widzowie, już jestem, przepraszam za cięcie, ale tutaj z tej skrzyneczki naprawdę fajnie oddało, bo mamy 5 dyszek profitu, no i powiem wam, że te eventowe skrzynki to jest coś niesamowitego, a przy okazji, jak wpłacicie sobie z moim kodzikiem, to jeszcze bierzecie udział w konkursie na Digielka, więc wszystkich serdecznie zapraszam, ale jeśli chodzi o te 3 skrzyneczki, ta zdecydowanie najgorsza, przechodzimy do Spring Vibes za 27 zł jedno otwarcie, 5 takich będzie kosztowało mnie 137 zł. No i tu już mamy naprawdę grube itemy, naprawdę grube itemki. I dostajemy jednego fajnego akwamarynkę, wartą 132 zł, 167. Jest profit, to najważniejsze. Ale nie jest to jakiś profit, który powaliłby mnie na kolana. Polujemy dalej i tu będzie lepszy profit, chociaż w sumie podobny pewnie. No, 154 zł, no ale najważniejsze jest to, że oddaję. No i powiem tak, nie został nam duży budżet, ale wiecie co zrobimy? Ja już mam plan. Tą skrzynkę ostatnią zostawimy sobie na osobny odcinek, bo ona jest najdroższa i ją sobie będziemy otwierać, ale w dzisiejszym sobie otworzymy tak 3 o luźno. Aha, skrzyneczka jest niedostępna, więc nawet w sumie chyba jej nie otworzymy pojedynczo. No właśnie widzowie, coś mi tu nie gra z tym dropem z tych skrzynek, więc jak macie, to naprawdę sobie wpłaccie, bo to jest coś niesamowitego, jak one oddają. Więc dobra, mamy naprawdę fajny profit, mamy 1500 zł, także naprawdę pięknie. Przejdziemy sobie jeszcze na upgrade'ik, naprawdę nowe skrzyneczki mega oddają. Oczywiście plus jest taki, że jak otwieracie skrzyneczki eventowe, to dostajecie również te punkciki, które później możecie wykorzystać w różnych trybach. Serdecznie was wszystkich zapraszam. No tutaj pierwszy upgrade'ik nie siadł. No i pamiętajcie również widzowie, że jeśli wpłacacie z moim kodzikiem, też mnie jakoś tam wspieracie, za to wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj kolejny upgrade'ik, na razy 10 nie siadł, a to już była stówka, więc ja już tak lecę z tymi itemami. No był fajny proficik, a tu się okaże, że zaraz nie będzie nic. No 160 zł i tu kolejny upgrade, który niestety pali i trzeba się zastanowić, czy ja chcę upgrade'ować
na razy 10 znowu, dobra, razy 5. Spróbujmy na kałaszka Aquamarine Revenge. Hamuj, no nie. Ten upgrade na case dropie to mnie zawsze tak troluje. Spróbujmy. No nie, no znowu widzę, że przeleci. I znowu będzie to samo miejsce. No przecież to jest niepojęte, to jest niepojęte. O Boże, ale był profit i jest mega lipa. Dobra, musimy zaryzykować na razy 2. Cyk, dodajemy cały balans. 63% szans. I to się zakręciło bardzo dobrze. I to siedzi, ja już to widzę, że to siedzi. 1400 zł, mamy takie shadow daggerki. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj na event. Wydaje mi się, że je zostawimy, bo jesteśmy na naprawdę fajnym proficie. Zdrapiemy sobie tutaj troszeczkę zdrapeczek. Cyk, cyk, cyk. O, jest fajny mag. Bardzo ładny ten mag jest w ogóle. Nie wiem, ile on jest warty, ale naprawdę ładny. Dobra, pierwsza tura za nami, ale tu w sumie wrócimy sobie do tutaj trybu Broken Egg i zobaczymy, co z tego jajka poleci. No niestety cashback. No i wiecie co? Z tego, co zostało, zrobimy sobie jeszcze jeden końcowy. Złoty 20 to kosztuje? No według mnie naprawdę ładny maczek. No i zróbmy sobie na razy 10 ostatni upgrade'ik w tym odcinku. I to... Na 20 by siadło. Dobra, zaryzykujmy. Zaryzykujmy. Taki 5-7 jest tak drogi. Bowie knife. Lewa strona fast mode. Proszę, 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 proszę. Let's go. Zajebisty proficik. 1900 zł. Bowie knife w Tiger Tooth. A wy pamiętajcie, że trwa konkurs na Digielka Print Stream. 250 zł do zgarnięcia. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.